Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Minister Administracji i Cyfryzacji przedstawia posłom informacje na temat działań związanych z przygotowaniem infrastruktury przeciwpowodziowej oraz dotyczących pomocy dla poszkodowanych. Intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły w maju nasz kraj, zniszczyły tysiące domów. Ucierpiała także infrastruktura drogowa. Jak wskazują politycy, potrzeby są ogromne. Należy zbudować zbiorniki retencyjne, które zatrzymałyby fale, umocnić wały, a także wyznaczyć poldery. Stanisław Orzuk z Podkarpacia, były poseł, który wkrótce uda się do Europarlamentu, przypomina, że rząd Donalda Tuska miał gotowy program ochrony przeciwpowodziowej 5 województw, który pozostawiło Prawo i Sprawiedliwość. Rząd odrzucił jednak część jego założeń. Poseł Stanisław Orzuk jednocześnie wskazał, że obecna koalicja nie wykorzystała środków z Unii Europejskiej na ten cel. Nic się nie robi, naprawdę nic poważnego, strategicznego, ażeby ochrona przeciwpowodziowa stała się faktem. Poza tym, że politycy Platformy czy PSL-u jeżdżą fotografować się na tych wałach, na rzekach, i to w miejscach tam, gdzie tego zagrożenia nie było. Ostatnie ulewne deszcze spowodowały spustoszenie lokalne do rzeczy Wisłoki, gdzie by był realizowany ten zbiornik Kąty-Myscowa, to na pewno by do tego nie doszło. Natomiast odstąpienie od tego programu, no to jest draństwo, powiem bardzo ostro, bardzo mocno, popełnione na mieszkańcach tych 5 województw, czyli mojego podkarpackiego, Małopolska, lubelskie, śląskie i świętokrzyskie. Niewdrożenie skutecznych zabezpieczeń przeciwpowodziowych powoduje, że rząd musi wydawać o wiele więcej pieniędzy na pomoc poszkodowanym. Dziś w Poznaniu odbędzie się pikieta w sprawie pseudospektaklu Golgota Piknik, który obraża uczucia religijne katolików. Manifestacja rozpocznie się o godzinie 11 przed Urzędem Miejskim. Organizatorem pikiety jest Poznański Związek Patriotyczny Wierni Polsce. W ramach poznańskiego Malta Festiwal hiszpańsko-argentyński pseudoartysta ma zaprezentować spektakl, w którym jawnie kpi ze śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa. Paszkwil zawiera sceny obsceniczne, pełne pornografii. Zarzuca chrześcijaństwu sprzyjanie seksualnemu wykorzystywaniu nieletnich przez księży i zakonników. Jako katolicy nie może Możemy pozwolić na to bluźnierstwo, podkreślają przedstawiciele Poznańskiego Związku Patriotycznego Wierni Polsce. Przede wszystkim protestujemy, że jest to kpina i szyderstwo z męki ukrzyżowanego Chrystusa. Możemy być obojętni wobec tego świętokradztwa. W ostatnich właściwie paru latach jesteśmy świadkami i doświadczani przez to, co się dzieje, począwszy od profanacji krzyża na krakowskim przedmieściu, ubiegłoroczną profanację w Muzeum Warszawskiej Zachęcie, i na to absolutnie nie może być zgody. W czwartek został dostarczony osobiście list do sekretariatu prezydenta Poznania, pana Grobelnego, i w tym liście domagamy się, żeby ten spektakl został odwołany. Golgota Piknik była już przyczyną masowych demonstracji i protestów m.in. we Francji. Teraz pseudospektakl ma trafić do Polski. Sprawa dodatkowo budzi sprzeciw, ponieważ Malta Festiwal finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ksiądz Jerzy Popiełuszko już od 4 lat jest patronem naszej ojczyzny, od 4 lat jest także błogosławionym. Męczennik, który zło dobrem zwyciężał, był niestrudzonym obrońcą katolickiej Polski. Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku w Okopach koło Suchowoli. Święcenie kapłańskie przyjął 28 maja 1972 roku z rąk księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz Jerzy Popiełuszko żył w czasach, gdy Polskę terroryzowała komunistyczna zaraza, a jej działania wymierzone były głównie w Kościół katolicki. Jedyną bronią tego skromnego kapłana była modlitwa, Słowo Boże i sakramenty święte. Od lutego 1982 roku w każdą ostatnią niedzielę miesiąca sprawował msze święte za ojczyznę. W Eucharystiach uczestniczyło wiele osób, także spoza stolicy. Władzom komunistycznym nie podobała się działalność księdza Jerzego. Był zastraszany, śledzony, nękany, zatrzymywany przez milicję. W grudniu 1983 roku został aresztowany, a następnie uwolniony po interwencji kościoła. Groziło mu 10 lat więzienia. 13 października 1984
1944 roku koło Ostródy próbowano dokonać zamachu na jego życie. 19 października pojechał do Bydgoszczy. O godzinie 18 odprawił nabożeństwo różańcowe w kościele świętych polskich braci męczenników i mszę świętą. W drodze powrotnej około godziny 22 został uprowadzony w okolicach miejscowości Przysiek koło Torunia przez trzech urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Został brutalnie pobity i zamknięty w bagażniku samochodu. Przywiązawszy mu do nóg 11-kilogramowy kamień, wrzucono go do Zalewu Wiślanego na Tamie Włocławskiej. Ciało kapłana odnaleziono 30 października. Ksiądz Jerzy Popiełuszko w swoim nauczaniu zawsze opierał się na słowach: nie daj się zwyciężyć złu, a zło dobrem zwyciężaj. 4 lata temu w imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI błogosławionym ogłosił go prefekt kongregacji do spraw kanonizacyjnych, ksiądz arcybiskup Angelo Amato. Na placu Piłsudskiego w Warszawie zgromadziły się tysiące wiernych. Zachód świętuje dziś 70. rocznicę lądowania aliantów w Normandii. Uroczystości stały się okazją do rozmów na szczycie, głównie na temat kryzysu na Ukrainie. W obchodach będzie uczestniczyć również prezydent Rosji Władimir Putin. Szczyt G8 miał odbyć się w tych dniach w Soczi, jednak ingerencja Rosji w sprawy Ukrainy wykluczyła ją z grupy najbogatszych państw. Spotkanie grupy już G7 odbyło się wczoraj w Brukseli. Bez udziału Władimira Putina, który zareagował na to dość specyficznie. Chciałbym im życzyć smacznego. Najbogatsze państwa ustaliły, że jeśli postawa Rosji się nie zmieni, nałożone zostaną na nią kolejne sankcje. Nalegają, aby Moskwa uznała nowego prezydenta Ukrainy oraz aby zaprzestała wspierania separatystów. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin odbyło się wiele spotkań dyplomatycznych na wysokim szczeblu. Wczoraj wieczorem na temat Ukrainy rozmawiali Władimir Putin i premier Wielkiej Brytanii David Cameron. Rosyjskie media odnotowały, że przywódcy nie uścisnęli sobie dłoni przed spotkaniem. Domagamy się, by Rosjanie w sposób właściwy uznali nowego prezydenta Ukrainy i z nim pracowali. Domagamy się deeskalacji, powstrzymania przepływu broni i ludzi przez granicę. Domagamy się działań na wszystkich tych frontach. Putin przed spotkaniem z Cameronem odwiedził Pałac Elizejski i zjadł kolację z prezydentem Francji. François Hollande wcześniej gościł natomiast Baracka Obamę. Prezydent USA, który na dłużej zatrzymał się w Europie, wczoraj po raz kolejny wezwał Francję, aby zrezygnowała z kontraktu na budowę okrętów desantowych dla Rosji. Opiewa on na ponad 1 200 000 000 euro. I recognize that this is a big deal. Rozumiem, że to duży interes. Rozumiem, że miejsca pracy we Francji są ważne. Myślę jednak, że byłoby korzystniej nacisnąć w tym momencie przycisk pauza. Choć w Normandii będzie okazja do spotkania Putina z Obamą, nie przewidziano żadnej oficjalnej rozmowy twarzą w twarz. Wczoraj odbyło się tylko spotkanie Siergieja Ławrowa z sekretarzem stanu USA Johnem Kerrym. Musimy podjąć wspólne wysiłki, aby uczynić Ukrainę silną gospodarczo, aby jej suwerenność była szanowana, a niezależność przestrzegana, ale aby nie była pionkiem w grze pomiędzy innymi narodami. Mogę się tylko podpisać pod tym, co właśnie powiedział sekretarz Kerry. Chcielibyśmy zobaczyć Ukrainę spokojną, stabilną Ukrainę dla wszystkich, którzy tam mieszkają, by wszystkie prawa były równe, szanowane i wysłuchiwane. Dziś rano, jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości, Władimir Putin spotka się z Angelą Merkel. Wczoraj natomiast kanclerz Niemiec rozmawiała z prezydentem elektem Ukrainy Petrem Poroszenką. My pewni w tym, że ten kurs Rosyjskiej Federacji сьогодні очевидно. Stanowisko Rosji jest oczywiście szkodliwe dla obu stron. To wydaje się być zrozumiałe nawet w Rosji, ale wybór nowego prezydenta daje nowe polityczne szanse na wprowadzenie pokoju na wschodzie Ukrainy. Inauguracji nowego ukraińskiego prezydenta. W uroczystościach upamiętniających 70. rocznicę największej operacji desantowej w czasie II wojny światowej weźmie udział 19 liderów państw zachodnich. Na plaży w Normandii wybudowano specjalne trybuny, które pomieszczą 9 tysięcy gości. Na uroczystości zaproszono blisko 2000 kombatantów. Islamska organizacja Boko Haram nadal terroryzuje mieszkańców Nigerii. W ostatnich dniach doszło do masakry w 3 wioskach. Zginęło co najmniej 200 osób.
Bojownicy z Boko Haram na początku tygodnia zaatakowali 3 wioski w północnej Nigerii. Islamscy terroryści pojawili się w miejscowościach w mundurach wojsk rządowych. Zwołali mieszkańców w centrum wsi, przekonując, że przyjechali ich bronić. Gdy mieszkańcy się zebrali, otworzyli do nich ogień. Świadkowie mówią o co najmniej 200 ofiarach. W odpowiedzi na atak mieszkańcy chwycili za broń. Gdy bojownicy się wycofywali, kilku złapano i zamordowano. Większość mieszkańców zaatakowanych wiosek stanowią chrześcijanie. W ostatnim czasie ataki ze strony Boko Haram nasilają się. Tylko w styczniu z ich rąk zginęło 2000 osób. Wciąż w rękach bojowników z Boko Haram znajduje się 200 uczennic. W całej Nigerii trwają protesty przeciwko ich porwaniu. W poszukiwaniach władze Nigerii wspiera Zachód. To wszystko teraz. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne informacje dnia. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Cześć Boże, Anita Suraj, zapraszam na prognozę pogody. A na początek spójrzmy na mapę Europy. Nad wschodnią, środkowo-wschodnią i południową Europą pogodę kształtują układy wysokiego ciśnienia. Pozostała część kontynentu w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. W ciągu najbliższej doby Polska znajdzie się pod wpływem pola podwyższonego ciśnienia. Napływać będzie ciepła, chwiejna i wilgotna masa powietrza. Na południu i wschodnich krańcach Europy słonecznie. Najwięcej pochmurnego nieba i burz od wschodniego Bałtyku przez Białoruś, Ukrainę po Morze Czarne i Turcję. Najcieplej na wschodzie, około 33 stopni. Nieco chłodniej na południu, od 26 do 29 stopni. Nawet w Londynie 20 stopni. A teraz zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. Na zachodzie lokalne mgły, ale pogodnie. W centrum i na wschodzie dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie możliwe lokalne burze. Po południu opady i burze nadal na wschodzie. Lokalnie może pokropić na Pomorzu Wschodnim, na pozostałym obszarze pogodnie. Dziś na termometrach od 21 do 22 stopni. Na północy 23-24 stopnie, na przeważającym obszarze, najcieplej na południowym zachodzie od 25 do 26 stopni. Wiatr przeważnie z kierunków zachodnich. Mogą nastąpić niewielkie wahania ciśnienia, a na barometrach w Warszawie około 1018 hektopaskali. A teraz szczegółowa prognoza pogody dla regionów. Sobotę zdecydowana poprawa warunków pogody. Rankiem na wschodzie mgły i przejściowo dużo chmur. Na pozostałym obszarze słonecznie. W ciągu dnia przeważnie zachmurzenie małe, więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu na Warmii i Podhalu. Temperatura minimalna od 12 do 11 stopni na północy i w centrum, do 10 stopni na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni na wschodzie i w centrum, do 28-29 stopni na zachodzie kraju. Lekki wiatr. Wahania ciśnienia na barometrach w Warszawie około 1018 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejną prognozę pogody tuż po serwisie informacyjnym o godzinie 12.00.